Siemaneczko. Elo. Z tej strony Mała Chirufus. Tak jest. Sprawdzajcie na zajawie.pl. Panowie, jakie wasze zajawy, oprócz tych stricte muzycznych, tej... Tu jeszcze producentstwo wjeżdża, ale oprócz tego. Jakie zajawki jeszcze mamy? Oprócz muzyki? Kurde, ja szczerze mówiąc, nie no ciężko, nie mam chyba żadnych ziomek. Miałem, kurde, przyrzekam, kurde, miałem, nie wiem, cztery lata temu, pięć, grałem coś tam w piłkę, coś tam robiłem, ale teraz to... Byś mi piłkę dał, to bym kurwa pokaleczył strasznie. No ale co, czekaj, bo to tak brzmi, że kurwa tylko i wyłącznie muzyka, wstajesz rano, idziesz do studia, robisz, wieczorem przychodzi weekend, przyjeżdżasz tutaj, jedziesz gdzieś indziej i nie ma nic pomiędzy tym, nie ma żadnej jakiejś takiej zajawy, która odbija cię od tej muzyki? Wstaję rano, nie jadę do studia, tylko kurwa idę po kawę, a jak mam kawę i szluga już w rękach, to idę na balkon, a z balkonu wjeżdżam od razu. Z balkonu to po kawie i szlugu to wiem, gdzie wjeżdżasz. Nie, od razu mam stary... Wiesz, wjeżdżam w sprzęcik i tak, i robię muzykę. Ja robię muzykę od rana, kurwa, do nocy, zawsze, codziennie, kurwa, nie ma dnia, żebym nie robił tego. Jak tego nie robię i jest taki dzień, że tego nie robię, to albo się, a to albo mam coś ważnego do załatwienia z rodziną, albo dziewczyną, albo, nie wiem, jest jakieś święto, albo, kurwa, nie wiem, co innego. Może się stać, żebym ja musiał nie robić muzyki. No nie ma takich chyba dni, nie ma takich dni, kurwa, jakieś święto, albo nie wiem, co innego, no, albo z dziewczyną gdzieś muszę jechać. Okej, to odbiję inaczej. Jeszcze chwilka, bo tu już zajawa kulinarna wjechała, słyszałem. W takim razie, kiedy ty czujesz taką największą zajawę z muzyki, którą robisz? Czy to jest element koncertowy, czy to jest wtedy, kiedy jesteś w studiu? Kiedy to jest? Kiedy czuję największą zajawkę z muzyki? Nie, chyba jak jemu się podoba podkład taki zrobię, jak... Zrobię jakiś beat, kurwa, to wiesz, pierwsze co robię, to się dzielę z ziomkiem, ten, nie mam tak, że, czy mam tak czasami, że sam się zajaram tak strasznie, że aż napiszę kawałek sam i w ogóle, kurwa, wiesz, wtedy mu pokażę dopiero, zazwyczaj on mówi, że jest okej, okay. Mówi, że jest chujnia, to nad tym pracuję, chociaż rzadko tak się zdarza. A tak to chyba dlatego, chyba o to mi chodzi, nie? Wiesz, najbardziej, kurwa, czuję wtedy największą zajawkę z muzyki, jak coś zrobię, kurwa, i to jest na takim poziomie, jak ode mnie wymaga, kurwa, wspólnik, żeby to był taki poziom, kurwa, na który, kurwa, teraz, wiesz, musimy, kurwa, pracować czy coś, to jeśli, wiesz, jeśli wszystko się, kurwa, mojemu współlasowi, wiesz, podoba, wszystko jest okej, okay. Poza tym dochodzi parę innych osób, jak moi przyjaciele, wiesz, którzy kurwa też kurwa mają jakieś tam kurwa zdanie swoje i tak dalej, wiedzą kiedy kurwa mi coś wychodzi, a kiedy kurwa, wiesz, gorzej, no to chyba o to chodzi, nie? Ale to tak jak słyszę, tu wywierasz presję w takim razie podczas robienia? Nie, broń Boże, ale wiesz, no generalnie jakby w jednym kierunku chcemy to robić, tak, trzymać się jakiegoś tam sznytu i pewnie o to chodziło bardziej niż tam o jakieś odstawanie, wiesz, bo to też tak zabrzmiało, jak zapytałeś, że niektóre rzeczy są, na, wiesz, lepsze, drugie gorsze, jakościowo to myślę, że wszystko trzyma się kupy, ewentualnie są tam jakieś odjazdy w prawo, lewo czasem, ale to zawsze, tak jak Bartek mówi, jest, wiesz, do przesłuchania i tak jakby na warsztacie cały czas do pracy przy tym, nie? Także tak to wygląda. A wracając, w takim razie jakie zajawki u ciebie? No tutaj już coś tam podsłuchałeś a propos kulinariów, bo mówię, bo też lubimy jakby zjeść sobie. Ja wiem, że Bartek lubi też pogotować. Tutaj mówił, że nie ma zajaweczek, ale chłopie byś... Myślałem, że u ciebie. No obiad, to byś się zdziwił, nie? Także wiesz, a tutaj jesteśmy w górach akurat, także sobie też oglądamy karty w różnych knajpach. Są pozycje ciekawe. Także jest na czym ząb zawiesić, jakby można to tak nazwać. Nie? Zajawki są u nas zajebiste, zawsze w zimę, takie jak snowboard i narty. Zajebiście. Narty kiedyś były jakby bardzo promowane przez nas, nazwijmy to, ale później jak deska wchodziła w koniec 90-tych lat, tak już bardziej w Polsce, ja wtedy zacząłem jeździć. To było ładnych parę lat temu, około 10, no i sezon w sezon to jeździłem chyba z 8-9 lat. Później były jakieś przerwy, ale już łącznie to będzie z 15 rok jakby, nie? To tam jest tydzień, dwa jeżdżenia max w roku, ale jakby latami to tak zliczyć, to wychodzi też koło tego. I polecamy wszystkim snowboard, sprawdźcie sobie to, dobrze się poślizgać.
No i jest zajebiście ogólnie. No, ale to po górach na kurwa desce coś wspaniałego. No. Ale to w takim razie, bo wy się już od podstawówki, tak? Znacie, jak to wygląda? My się znamy od pierwszej gimnazjum. Może powiedzieć, że od podstawówki, bo kiedyś było tak, że jest 6 lat. No, ja byłem pierwszym rocznikiem, w którym on też zresztą. W którym pierwszy rocznik kurwa było 6 lat. Tak, 6 lat z podstawówki, a nie 8. Nie? Ale to mówicie o snowboardzie, o nartach wcześniej. Tak, by the way, to wcześniej jeździsz w takim razie i dłużej jesteś w tym środowisku niż ja, bo to jest portal snowboardowy hip-hopowy. Ja sam jeżdżę powyżej 2000, kurwa, tytuł lata 90. Także dalej. Ale kiedy to zaiskrzyło muzycznie w takim razie? Kurwa, zaiskrzyło, mocne słowo. No właśnie w pierwszej gimnazjum to pamiętam, że jak już tutaj koleżkę poznałem, to on już przychodził z Discmanem na trybuny, na halę tam, gdzie mieliśmy zajęcia SKS-y i różne WF-y, bo to byliśmy w profilu kurwa sportowym, już też było gadane o tym parę razy, nieważne. No już w pierwszej gimnazjum jakby Bartek robił podkłady, wiem, że już jakiś czas, także myślę, że u niego to gdzieś była czwarta, trzecia podstawówka, jak się to zaczęło. A z kolei jak my się złapaliśmy w pierwszej gimnazjum, no to już też jakby to było zaczęte od pierwszych ferii. Już pamiętam, że mieliśmy sesje nagraniowe, można to nazwać hucznie, tak? Ale to mniej więcej od tamtego czasu, nie? I tu duet duetem, a teraz następne rzeczy, które robicie, to jest nadal w duecie, czy już myślicie o solo? Nie ma żadnych rzeczy, o których myślimy solo, nie. Jest tylko, znaczy jakby kurde, no nie ma w ogóle, nie wiem, nie ma u nas takich jakichś planów i potrzeb, żeby wiesz, tutaj ktoś kurwa cisnął indywidualnie i za czymś biegł, raczej nie, raczej wszystko robimy razem i wszystko co kurde wiesz wychodzi, to na pewno nie będzie tak, że ktoś kurwa wiesz usłyszy jednego, bo drugi kurwa wiesz gdzieś tam zaspał albo nie wiem, nie domógł, bo i jeden sobie wydał kawałek i sam z kimś zrobił. Raczej chyba wydaje mi się, że w najbliższym czasie nie zapowiada się na takie rewolucje, żeby wiesz na traku ktoś usłyszał kurwa mnie, a nie usłyszał Rafała i na odwrót, tak, czyli usłyszał Rafała, a nie usłyszał mnie. Raczej nie. No ale to kurwa, czy to już tak działa w takim razie, że dla was ta muzyka i to istnienie w hip-hopie, to już widzicie siebie tylko jako duo? Wiesz co, nie wiem czy tak jest do końca, ale na ten moment jakby wiesz, dobrze nam się razem robi to, dobrze też jeżeli chodzi o koncerty, robimy trzeci album razem, piąty jakby jeżeli chodzi o nas. Ale przy tych albumach, gdzie nie był to jakby kolektyw nasz, dwuosobowy, to też tam się przewijały i zwrotki, i podkłady nasze nawzajem się to miesza jakby, nie wiem, no, cała ta historia nasza, to wiesz o co chodzi, zaczynaliśmy razem tak dalej, robimy to cały czas, gdzieś tam są jakieś poszczególne jakby, wiesz, wkrętki, że ja coś sobie tam odpalę sam, albo Bartek jakieś podkłady daje innym ludziom, czy tam jakieś gościnne udziały, wiadomo, ale generalnie na ten moment i myślę, że jak dotychczas to można sobie zauważyć, no to robimy to w składzie MR i na pewno tego się będziemy trzymać. Jest z nami jeszcze DJ Grubas, którego serdecznie pozdrawiamy i tyle, co można więcej powiedzieć. Może koleżka coś dorzuci. Nie zmieniamy ani DJ-a, ani kurwa ten, ani załogi składu, ani ksywek. Ja sobie teraz skrót wymyśliłem swój. Będę wierzył. Co to jest za skrót swój? MCH. M do C do H! Tak. Nie, świruję oczywiście. Tak jakby nie, ziomek w ogóle nie ma opcji, żeby się zmienił ten skład, wiesz, nie wiem, co by musiało być, kurwa. DJ nasz jest młodą osobą, więc zawał ani, kurwa, zator nie wchodzi w grę. Więc na pewno będzie pełnił funkcję dalej. Okej, okay, już o DJ-u pogadaliście u wujka Samozło, widziałem. A ja chciałbym wrócić, to już pół roku minęło. Widzieliśmy się na koncercie na Prosto Festiwalu. I powiedzcie mi, panowie, czy z Prosto Festiwalem, jak to jest, czy to był taki największy koncert, na którym graliście i czy jest jakaś różnica pomiędzy w tym w ogóle, jak wy widzicie koncertowo kraj? Czy Warszawa daje coś od siebie innego, a każde miasto potrafi pokazać coś innego? Czy po prostu jak jest tłum, to jest tłum i czuć tą energię, a jak tego nie ma, no to trzeba dawać siebie wszystko? Generalnie to nie, w ogóle nie ma takiej akcji, że w Warszawie jest, wiesz, co chodzi, nie wiadomo jaki ogień, bo to jest stolica, a w innym mieście, kurwa, jest chujnia, bo to nie stolica, a inne miasto. Nie, absolutnie nie. W ogóle, stary, w innym mieście może być większy ogień czasami niż w Warszawie i to jest, kurwa, całkowicie zrozumiałe. Nie każdy w Warszawie przy
natłoku koncertów i różnorakich wydarzeń ma czas i chęci, żeby pójść kurwa na, nie wiem, 20 koncert z rzędu w miesiącu, bo wiesz, w każdy weekend w Warszawie coś się dzieje, w piątek, w każdą sobotę, w każdą, kurde, nie wiem, w co drugą niedzielę zawsze coś się dzieje, więc nie zawsze to jest takie fajne i super, że wiesz, mieszkamy w Warszawie i zagramy za koncert, a ktoś mówi, a pierdolę, bo byłem, wiesz, na czterech innych już w tym miesiącu, więc nie pójdę na piąty, bo po prostu najzwyczajniej mi się nie chce. No. Jakie było pytanie jeszcze? Prosto festiwal. Prosto festiwal to był dosyć spory koncert, ale to nie był jakiś, wiesz, o co chodzi, hit, nie wiadomo jaki w naszym, nie wiem, jak kurde, historii naszego zespołu, to nie był jakiś największy w ogóle festiwal i tak dalej. Zdarzało się, że więcej ludzi nas przyszło i tak dalej, chociaż tam było naprawdę super i fajnie, ale generalnie planujemy jeszcze, myślę, że spokojnie, no. A ciekawi mnie, czy jest coś takiego jak sezonowość koncertowa? Na przykład tak jak rozmawialiśmy o Warszawie, że w danym miesiącu są cztery koncerty, a później wjeżdża, nie wiem, lipiec i nie ma tam nic? Myślę, że jest coś takiego, zwłaszcza jeżeli z tymi koncertami, to wiesz, jeżeli jakiś tam skład jest świeżo po albumie, to na pewno jest większe zainteresowanie. Jak już jeździsz tam czwarty, trzeci rok z tym samym materiałem, to też na pewno jest ten odbiór inny, wiesz. Zawsze jak coś jest świeże, ludzie są jakby na maksa napędzeni tym. Wiadomo, z czasem to jakoś tam się rozchodzi, trochę inne rzeczy też wychodzą. Także no myślę, że tak. A jeżeli chodzi o koncerty, jakieś imprezy w Warszawie, to na pewno październik, listopad, grudzień bardziej klubowo. Można sobie poszaleć w Warszawie. I to przez to, że jest chłodniej, że przyjeżdżają studenci. Tak, no w miastach generalnie kluby jesienią, zimę, myślę, że spoko, zawsze to jest dobrze odpalane, dużo ludzi przychodzi, typu jakieś tam bulwary nad Wisłą i otwarte przestrzenie. Typu właśnie tak, takie plenerki małe, nie? Miejskie plenery, gdzie też jest jakby DJ, alkohol zlany, wiesz, i generalnie można nad Wisłą posiedzieć sobie, popatrzeć, pooglądać, też rapowe sety tam są, wiadomo. Także dzieje się generalnie dużo imprez jakby i w Polsce, i w Warszawie, dużo gwiazd z zagranicy w samym tej jesieni mieliśmy w Warszawie parę ładnych składów, także dzieje się. No myślę, że spoko. Lepiej niż na pewno niż parę lat wstecz. A wychodzicie na koncerty oprócz swoich? Na polskich raperów. Czasami chodzimy, no. Kto to był na przykład? Ty, pierwszy raz w życiu. Pierwszy. Nie powiem, że ostatni, nie chciałem to powiedzieć, nie. Pierwszy raz byłem na koncercie Tedego w życiu. Jakiś tam czas temu, dlatego że znam się z Sermichem, jego producentem dobrze i... No tak, on był na ostatnią płytę przecież, bodajże jeden kawałek był przez niego. Mój mixtape wyprodukował i cały, kurwa, generalnie pomógł mi, jest zajebistym ziomkiem i jest w chuj, kurwa, fachurą, że tak powiem, fachura to jest. No i z tego też względu poszedłem na ten koncert i sobie zobaczyłem, jak pan Jacek gra i spoko, fajnie. No, też jest fajnie zobaczyć, wiesz, absolutnie nie jest tak, że my, kurwa, w ogóle nie chodzimy na koncerty. Koncerty zresztą, kurde, kogo? Kękę JWP, wiesz, to pokolenie, które nie jest, może my jesteśmy chyba najmłodsi z nich wszystkich, ale oni są troszeczkę, wiesz, każdy z nich, nie wiem, 2-3 lata starsi, no, kurwa, stary, mamy prawie po 3 dychy, jakby nie patrzeć, no. No jeszcze 4 latka bodajże i to, no, obydwoje, no, bez przesady. Nie 4. 3 kurwa lata stary i 2 miesiące do 30. Chujówka na maksa, nie? Powiem ci, że ja to i tak kości mam, kurwa, jak jebany 18-latek stary. Można, wiesz, mogą po mnie skakać i mnie kopać, myślę, że nie pękną. My się czujemy jak 18, 19, 20 bym powiedział. I oby tak dalej. A co do koncertów? A co do koncertu? Innych raperów, polskich, bo na zagranicznych to normalne, że chętnie się przejść. Tak, myślałem, na jakich koncertach byłem ostatnio. Na pewno w zeszłym tygodniu byłem na premierze JWP w Warszawie, album Sequel. Zajebisty materiał. Ale to pewnie idzie po ziomalsku, że tam wpadasz do nich, nie? No, ty tak, tam akurat wpadłem po ziomalsku jakby, ale też, wiesz, obejrzałem sobie cały koncert. Jaram się tak jakby, kurwa, też tym składem i tak dalej, całą tą otoczką. Także wpadłem tam jako, kurwa, a nawet jakbym nie był ich ziomalem, to bym, kurwa, się cieszył, nie? I generalnie jak grali, to już byłem tam, kurwa, w dobrym stanie. Też to się bawiłem, kurwa, jak należy, nie? Także spoko. A jeżeli chodzi o koncerty, jeszcze właśnie, kurwa, już byliśmy w tym roku. Też, wiesz, często też nie chodzi, kurde, o to, żeby właśnie
często też chodzi o to, że fajnie zobaczyć na scenie kogoś, kto to robi, wiesz. Kogoś innego. Znaczy, no nie. Kogoś, kto robi to dłużej. Tak, nie kogoś, kurde, wiesz, innego, bo ja nie mam w ogóle, wiesz, zajawki z oglądania tam ludzi, którzy, nie wiem, no, już tam zaczynają czy co. No super, ja im kibicuję i fajnie, ale ja, kurde, już jestem jakby na tym, kurde, chyba już, nie wiem, na tym etapie jestem w życiu, że, kurwa, już wolę oglądać ludzi, którzy, wiesz, cokolwiek mogą wnieść do mojego, jakby, nie wiem, można powiedzieć, do mojej kariery, nazwijmy to, wiesz, że mogę coś, kurwa, się nauczyć od czegoś, nie? Fajnie jest obejrzeć taki skład jak JWP, czy tam, nie wiem, no, którekolwiek inne składy, czy nie składy, czy nawet pojedyncze sobie jak Sokół, nie Sokół, Peja, czy ktoś tam, wiadomo, nasi, kurwa, polscy, jakiś tam topowi, kurde, pionierzy, tam z rapu, nie? No to spoko, fajnie jest coś takiego obejrzeć i zobaczyć, co się dzieje, nie? Co każdy ma do pokazania. Tak, no co każdy ma do pokazania i jak to wygląda. Fajnie też obejrzeć sobie koncert zagraniczny, typu obejrzeć sobie Francuzów, obejrzeć sobie, kurde, wiesz, Amerykanów, jak to robią, jak, kurwa, fajnie. No też jest zajebie. Francuzów, a jak byliście we Francji na kręceniu klipu, to coś tam siadło hip-hopowego oprócz tego klipu? Stary, siadły znajomości na pewno i nic rapowego nie siadło, bo nie było na to czasu na pewno, ale myślę, że na nowej płycie ludzie się mogą spodziewać jakiejś, kurwa, kolaboracji. Będzie? Wiesz, na pewno będzie okej, okay, no. Nie, no myślę, że możemy zdradzić tą niespodziankę. No właśnie, na razie nie zdradzimy, ale wiesz, jakby już zapowiedź możemy delikatną zrobić, także czekajcie na właśnie kolaborację Małach Rufus plus jakiś składzik z Paryża, nie będziemy jeszcze jakby zdradzać tego, ale na pewno będzie to coś dobrego, także czekajcie na to spokojnie i myślę, że z albumem na wiosnę na pewno coś od nas będzie, może jak wcześniej jakiś single. Album na wiosnę, łapcie to. Właśnie, właśnie. Coś go od tego, także cały czas robimy, zbieramy materiał do kupy i na pewno będziemy kończyć go w tym roku, także myślę, że spokojnie, wiosną. Czyli rozumieć to tak, że już ta płyta jest na wykończeniu wasza następna, tak? No powiem ci, że ostatnio statystycznie 10 czy 11 kawałek wyszło na to, że jest rozgrzebany, także jest to jakiś zarys na pewno, duży szkielet, myślę, że wiesz, no na pewno więcej niż mniej. No ja myślę, że jeszcze jakieś tam... Kurde, nie wiem, z 7 numerów 8, też nie robimy nigdy tak, że zapchaj dziury, że ty ile jeszcze kawałku, żeby skończyć płytę. Myślę, że 6, kurwa, albo 5 nawet solidnych numerów, takich już treściwych, od dechy do dechy. Myślę, że to już będzie wtedy, kurde, kompletny, treściwy, fajny album do posłuchania od dechy do dechy. Fajnie. Myślę, że będzie spoko. 18-19 kawałków. Coś około... Przepraszam. Da. Coś około ta. No dobra, panowie, dziękuję. Do zobaczenia. Hello, dzięki.